Drugi list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, werset piąty, komentarz. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Paweł pisze tutaj o dowodzie. Powstaje pytanie, do czego odnosi się ów jawny dowód sprawiedliwego sądu Bożego. Jeżeli potraktujemy ten werset w kontekście tego, co zostało już uprzednio powiedziane, to możemy stwierdzić, że dowód ten mógłby odnosić się albo do wytrwałej wiary, albo do prześladowań i ucisków. Obie możliwości wydają się mieć ręce i nogi. Jeśli jednak przyjrzymy się kolejnym wersetom, byłbym raczej skłonny myśleć, że ów jawny dowód sprawiedliwego sądu Bożego odnosi się do trudności, w których znajdowali się Tesaloniczanie. Dowód ten wskazywał na to, iż zostali uznani za godnych Królestwa Bożego, dla którego cierpieli. Boża sprawiedliwość okazuje się w sądzie i to zarówno względem tych, którzy byli prześladowcami, jak i względem prześladowanych. Użyty tutaj wyraz sąd, krisis, ma kilka znaczeń. Między innymi rozłam, rozwód, decyzja, poddawanie próbie, osądzanie. Podążając za tymi terminami, możemy powiedzieć na przykład, że stolica Chrystusa jest miejscem, w którym wierzący otrzymają nagrodę, podczas gdy niewierzący zostaną osądzeni i wrzuceni do jeziora ognistego. W swoim słowniku Wine tłumaczy słowo sąd w naszym kontekście jako akt rozdzielenia, zrobienie różnicy. Bóg nie jest niesprawiedliwy, gdy pozwala, aby Jego dzieci były prześladowane i uciskane. Wręcz przeciwnie, cierpienia w Jego ręce mogą stać się środkiem, za pomocą którego wystawi ich wiarę na próbę i oceni, aby w ten sposób udowodnić, że są oni odłączeni od tego świata. Myśl o wyraźnym rozdzieleniu tych, którzy są uciskani po jednej stronie, od tych, którzy są ciemiężcami po drugiej, jest przedstawiona bardzo wyraźnie w kolejnych wierszach. Wierzący cierpią dla Królestwa Bożego, które jest dzisiaj sferą, w której uznawane są prawa i autorytet tego, któremu Bóg przekazał władzę, czyli Pana Jezusa. Ci, którzy już dzisiaj uznają Jego prawa w swoim życiu, uciskani są przez ludzi, którzy znajdują się jeszcze w mocy szatana. To czyni różnicę pomiędzy nimi. Nadchodzi jednak czas, kiedy Królestwo Boże zostanie oficjalnie ustanowione w mocy na ziemi. Wtedy ustaną cierpienia tych, którzy dzisiaj są gnębieni. To właśnie o tym królestwie, czyli nowym przymierzu, ustanowionym na tej ziemi w mocy i chwale, pisze Paweł. Już w Dziejach Apostolskich Paweł wskazał na to, że wierzący, którzy wejdą do Królestwa Bożego, będą musieli przejść przez wiele ucisków. Czytamy o tym w 14 rozdziale, 22 wersecie. Utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc im,
że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Również inne miejsca w listach wskazują nam, iż droga wierzącego jest drogą, która wiedzie przez cierpienia do chwały. W liście do Rzymian, 8 rozdział, 17 werset, apostoł Paweł mówi: jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. A w drugim liście do Tymoteusza, 2 rozdział, 12 werset, Paweł pisze do swojego przyjaciela: jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Również i Piotr wyraża podobną myśl. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 12 do 13 wersetu. Wyrażenia: uwielbienie wraz z Nim, współkrólowanie i objawienie chwały Jego odnoszą się do Królestwa Bożego w Jego przyszłej, oficjalnej formie, a nie dzisiejszej ukrytej. Gdy my, którzy dzielimy dziś odrzucenie z Panem, objawimy się wraz z Nim w chwale. Zatem widzimy, że w przypadku wspomnianych tutaj cierpień nie chodzi o cierpienia, które Bóg może zesłać na nas w ramach karcenia jako konsekwencję naszego niewłaściwego, samowolnego postępowania, lecz o to, iż cierpimy jako ci, którzy dzielą odrzucenie Pana Jezusa. O tego rodzaju cierpieniach mówi apostoł Piotr we wszystkich pięciu rozdziałach swojego pierwszego listu. W pierwszym rozdziale wymienia cierpienia, które doświadczają i oczyszczają naszą wiarę. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział, 6-7. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. W drugim rozdziale cierpienia z powodu sumienia, werset 19. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. W trzecim cierpienia w imię sprawiedliwości, werset 14. Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. W czwartym cierpienia dla imienia Chrystusa, 13 i 14 werset. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych,
radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Natomiast w 5 mówi o cierpieniach spowodowanych bezpośrednim sprzeciwem szatanowi. 5 rozdział, 8-10 werset. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Wszystkie te cierpienia wiążą się z Królestwem Bożym. Zwróćmy uwagę na to, że nie chodzi tutaj o to, iż zostaliśmy uznani za godnych nieba, lecz Królestwa Bożego. Chrześcijańska nadzieja jest niebiańska, podczas gdy Królestwo Boże będzie ustanowione na tej ziemi w czasie Nowego Przymierza. Niemniej jednak również i to Królestwo ma swoją niebiańską sferę i właśnie ona będzie naszym działem. Z nieba będziemy panować wraz z Panem Jezusem nad tą ziemią. O tym aspekcie Królestwa Pan Jezus wspomina w Ewangelii Mateusza 13, rozdział 43, werset, mówiąc: wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca mego. Kto ma uszy, niechaj słucha. W wielu miejscach Słowa Bożego myśl o Królestwie powiązana jest z odpowiedzialnością. W wielu miejscach Słowa Bożego myśl o Królestwie powiązana jest z odpowiedzialnością. Zatem nadejście Królestwa Bożego okaże w przyszłości, po której stronie stali Tesaloniczanie. Ich cierpienia były dowodem na to, że zostali uznani za godnych tego Królestwa. Godność ta nie miała jednak nic wspólnego z ich osobistymi zasługami. Nie osiągnęli tej godności. Nie okazywali wytrwałości w swojej własnej sile, lecz zostali uznani za godnych. Ocena ta przyszła z zewnątrz. Moc do wytrwania pochodziła od Boga. Werset ten nie oznacza zatem, iż przez cierpienia możemy zapracować sobie na miejsce w tym królestwie, lecz że cierpienia są dowodem na to, iż jesteśmy godni. Są niczym pieczęć, która zapewnia potwierdzony, dokonany fakt. O Panu Jezusie czytamy następujące słowa w Objawieniu 5:12. Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Jesteśmy w stanie dobrze to zrozumieć. Pan Jezus jest godny Królestwa i powiązanego z Nim panowania. Posiada tę godność sam w sobie, a co więcej również jako człowiek nabył do tego prawo przez swoje cierpienia i śmierć na krzyżu. Również i my posiadamy odpowiednią godność do Królestwa Bożego, ale w naszym przypadku jest to godność nadana. To, że godność ta powinna mieć praktyczny wpływ na nasze życie,
jest chyba oczywiste i nie muszę o tym mówić. Już pierwszy list dobitnie przedstawił tę tematykę. Pierwszy list, 2:12. Pierwszy list do Tesaloniczan, 2. Napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Cechy królestwa w jego oficjalnej postaci, na przykład sprawiedliwość, pokój i radość, co widzimy w Rzymian 14:17, mogą i powinny być widoczne w naszym życiu już dzisiaj. Rzymian 14:17. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Wyrażenie uznani za godnych pojawia się jeszcze w innym miejscu. W Ewangelii Łukasza 20:35 Pan Jezus mówi o synach teraźniejszego wieku i przeciwstawia ich synom wieku przyszłego, to jest synom królestwa, którzy zostali uznani za godnych. Łukasza 20:35. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Dzieje apostolskie, 5:41, odsłaniają nieco zgodności, która powiązana jest z cierpieniami dla imienia Pana. Dzieje apostolskie 5:41. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Elementy te spotykają się tutaj po raz kolejny. Tesaloniczanie przechodzili przez prześladowania i uciski, cierpieli dla imienia swego Pana, i było to dowodem na to, że byli w stanie ujść przed strasznymi sądami, które powiązane są z ustanowieniem królestwa. Łukasza 21:36. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Jednocześnie cierpienia te świadczyły o ich godności, by uczestniczyć w niebiańskiej sferze tego królestwa. Czyli jak na ziemi będzie zaczynało się i będzie trwało nowe przymierze, to oni będą w niebie, w tej sferze niebiańskiej tego królestwa.